Cześć wam 17 odcinek dzisiaj powiem wam, że codziennie rano mam, mam ten problem. W tej chwili, czy, czy nie powinienem tego przestać, bo wiadomo jak się dzieje. Z drugiej strony, myślę sobie, kurczę. Jest challenge, jak ja się poddam, być może inni się też poddadzą. A, a to chyba będzie teraz najgorsze, żeby się poddać. Także robię dalej swoje bez względu, czy, czy w ogóle to ma sens, czy nie. Trzeba, trzeba działać, nie ma, nie ma co się wycofywać. Mm. A jeszcze taka krótka informacja odnośnie, właśnie, wirusa i przykładowo biznesów. Powiem Wam, że słyszy się w internecie, że a, chodźmy teraz pracować online. Nie do końca to jest prawdą, bo jasne, to się sprawdzi, jeżeli gdzieś tam pracujesz w banku, robicie jakieś tam rzeczy typowo online, i wasi klienci no, nie mają nawet możliwości się wycofania z korzystania z Waszych usług. Natomiast, jednak, większość biznesów to są usługi serwisowe, no i w tym momencie. Czy tam jakieś budowlanie, czy hydraulik, czy. czy ty... no, nikt nie inwestuje, nikt nie inwestuje, więc, więc nawet mój biznes, który teoretycznie jest 100% online, też na tym ucierpi, już na tym cierpi, bo już wycofują się klienci z inwestycji. Bo kto teraz inwestuje? No mało kto, nie bogaci jasne inwestują, ale, ale to są, że tak powiem, tematy nie, nie dla nas. Także nie ma dzisiaj bezpiecznej firmy. Powiem wam, że no będzie ciężko. Przetrwają ci, którzy mają dużo, dużo zaoszczędzone. Zobaczymy, jak to się potoczy. No ale co nie? Róbmy, co możemy, i, i tyle. Nie? Jeżeli chodzi o dzisiaj, wczoraj, wczoraj z, z, zaproponowałem wam temat, żeby pogadać troszkę o tym o sytuacji kiedy dostajecie złego maila czy to od klienta czy, czy nie wiem nawet znajomy próbuje z wami coś tam powalczyć. Myślę że też też to może zadziałać kiedy, kiedy jakiś tam hejt się leje w internecie na wasz temat. I powiem wam jak ja sobie z tym radzę ponieważ jest to wydaje mi się że, że może komuś to coś pomóc bo jeszcze chyba nigdzie nie przeczytałem przy, w żadnej ksi książce o takiej technice. I powiem wam, jak to działa. Jeżeli do mnie przychodzi mail, to pamiętam swoje, swoje początki. Zazwyczaj, jak ktoś coś miał jakieś ale, to zawsze starałem mu się jakoś to wyjaśnić. I powiem wam, że ten mail, który, który wracał do niego, nigdy nie był przyjemnym mailem, bo nie wiem, czy każdy ma z was taką naturę, ale chyba człowiek, jak jest atakowany, to on próbuje się jakkolwiek bronić. I wtedy. Zazwyczaj instynkt mu podpowiada dziwne rzeczy, i, i chyba mało kto z nas myśli racjonalnie. I Ja również tak robiłem. Pamiętam swoje początki, gdzie, gdzie ktoś mnie o coś tam zaatakował, i ja wiedziałem, że on nie ma racji, więc starałem się go jakby na siłę przegadać, mu kucze, że, 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 że tak nie jest. I z tego później działa się zazwyczaj taka mała katastrofa. Te rozmowy przeciągały się. No, trwały godzinami czasem czasem nawet kilka dni a wiadomo że jak, jak mamy taką sytuację to w zasadzie wtedy już nic innego nie, nie, nie jesteśmy w stanie robić bo cały czas myślimy o tej sytuacji i to bardzo wyniszcza bardzo wyniszcza a jest to kompletnie niepotrzebne i, i jak sobie z tym zacząłem radzić tak to wszystko się w ogóle <laughs> zdarzyło przez naprawdę przypadek. Była to jedna z takich kolejnych sytuacji gdzie Dostałem tego maila, mówi ja nie co tam w ogóle, co on wypisuje, to jest, to jest kompletnie niemożliwe, mówił zupełnie inaczej, teraz jest tak. Więc siadam szybko do komputera i zaczynam mu odpisywać i oczywiście już w nerwach klepie, klepie, cała, cała litania za chwilę gotowa. I powiem wam, że stał się taki mały, nie wiem, cud, że zapomniałem tego wysłać. No i minęło kilka godzin, siadam, siadam, patrzę gdzieś tam w komputerze, a tam w, w drafcie jakiś mail wskakuje, mówi, o kurczę, to jest ten mail do tego gościa, ja mu zapomniałem go, go, go wysłać i zacząłem go czytać. No i tak czytam sobie ten mail, tam nie wiem, 30, 40, 50 zdań było, na pewno nie był to krótki mail, no i tak sobie myślę, kurczę, po co ja piszę o tym, bez sensu, to nic nie da, jak ja mu to napiszę, on znowu będzie się tutaj na to jakby odpowiadał, to się rozwarstwowi, bo za chwilę powstanie pełno już wątków w tym, w tym problemie. I zacząłem to wszystko w zasadzie kasować, wykasowałem chyba połowę tego maila. I tak sobie pomyślałem, kurczę, dobrze, że ja mu w ogóle tego nie wysłałem, przecież to by znowu się tak wszystko ciągło. I tak stwierdziłem, kurczę, niech sobie ten mail jeszcze poleże i nie wysłałem go wciąż. Minęły kolejne godziny, siadłem znowu do tego maila i zacząłem go znowu czytać i znowu połowa rzeczy była tam niepotrzebnych i, i zacząłem znowu to kasować. Zmodyfikowałem większość i tak naprawdę z tego wszystkiego zostały może 3-4 zdania, w których tak naprawdę przyznałem mu rację, bo... I jednak jak, jak zacząłem o tym myśleć, to sobie tak, tak sobie pomyślałem, kurczę, no, dlaczego on tak zareagował? I zacząłem, zacząłem starać się myśleć, jakby nie będąc z nim. I od zupełnie, zupełnie inne perspektywy się pojawiły, no i, i, no i tak wracając do sedna, z tego z tego ciężkiego maila, który chciałem mu wysłać, wysłałem mu zupełnie coś innego, i sprawa bardzo szybko się, się wyjaśniła. I powiem wam, że wtedy pamiętam, że kurczę, muszę za zawsze tak robić. I przyszła kolejna taka sytuacja, i tak nie zrobiłem. Nie zrobiłem tak, bo znowu, jakby te, te początkowe emocje były za mocne, odpisałem, wysłałem. Później dostałem oczywiście odpowiedź, i znowu cała tragedia się zaczęła, i tak sobie wtedy pomyślałem. Muszę zapamiętać sobie w głowie, nie, że się nie odpisuje od razu, bo to jest ciężkie i bardzo często te emocje powodują, że musimy odpisać i mu, że tak powiem, dopiec. Bo, bo nie wiem, czy tak wszyscy macie, ja tak mam i jedynie, co mi właśnie w tej chwili pomaga, to jest niewysłanie tego maila, czyli muszę go napisać, muszę się tam, że tak powiem, wyżyć, ale nie wysyłam go, emocje opadają, poprawiam i tak robię aż do skutku, aż ten mail jest naprawdę przyjemny i naprawdę działa to zupełnie inaczej i, i eliminuje cały późniejszy ten stres. Powiem Wam, że klient też jak troszkę, że tak powiem, minie czasu, to on też już te emocje mu opadają i wszystko można wtedy prosto załatwić i się dogadać, bo to zazwyczaj nigdy nie jest problem, że ktoś coś źle zrobił czy coś, tylko właśnie kwestia była złego dogadania. Także spróbujcie, jeżeli macie problemy z czymś takim, z dużą ilością jakichś dziwnych maili i później to się ciągnie godzinami, spróbujcie tak zrobić. Zobaczcie, czy, czy, czy wam to pomoże, bo u mnie działa to fenomenalnie. A tak jak mówię, chyba nigdzie o tym nigdy nie przeczytałem, bo czytałem wiele różnych artykułów, książek, jak sobie z tym radzić, i tak naprawdę nic na mnie nie działało. Te pierwsze emocje, kiedy to dostajecie, to było poza moją kontrolą, natomiast nauczyłem się kontrolować, żeby nie wysyłać, i, i, i to, jest, to jest ten, ten mój tip dla, dla Was dzisiaj. Także dzięki, że oglądacie. E, dzisiaj nikogo nie było na live. Podejrzewam, że już mało kto wstaje o tej godzinie, jak <laughs> nie trzeba chodzić do pracy. No ale co, robię swoje. 17 odcinek, za niedługo będzie 20. No i tyle. Trzymajcie się. Bye bye. Do usłyszenia jutro o 5. Hej.